Siemka, witajcie z tej strony ponownie Galajt, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym opowiem wam o rzeczach, które jeszcze w tym kwartale mają zostać wprowadzone. A naprawdę ma być bardzo dużo zmian i ogólnie to będzie nowa seria, myślę, na kanale, która jakby będzie to podsumowywała poza taką standardową, standardowym omawianiem roadmapy, która będzie się pojawiać pewnie co pół roku, rok. Będziemy tutaj dużo dokładniej omawiać takie rzeczy, które mogą, na które możecie już mieć wpływ. W tym Momencie, dlatego że rzeczy, na przykład związane z rebalansem przedmiotów, mogą wręcz wpłynąć wa na wasze wydatki i rozporządzanie goldem czy zakupy, więc to jest bardzo ważne. No i na sam początek też opowiem na temat wywiadu z Drygiem, który powoli powoli jest już tuż, tuż. Zapraszam na intro i lecimy. Jeśli nie gracie w Broker ranka, chcecie spróbować, serdecznie zapraszam do rejestracji z mojego linku. Link jest w opisie, oczywiście. To zapraszam również codziennie na moje streamki wieczorami w okolicach godziny 19.20 na Twitchu także na sam początek, gdzieś tam już w najbliższych dniach może nie, ale tygodniach może pojawić się wywiad z drygiem. mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się to ogarnąć, w którym będziemy zadawać, będę zadawać w waszym imieniu wiele pytań, będziemy poruszać tematy które są najbardziej pieklące w obecnym czasie, ma on być teoretycznie po najchodzącej aktualizacji nic na ten temat jeszcze dokładniej nie wiemy, duże jest, prawdopodobieństwo, jest, prawdopodobieństwo jest takie, że już na dniach coś się na ten temat pojawi Mimo wszystko to są rzeczy, które i tak osobno zasługują na odcinek, a to co dzisiaj powiem, jest jakby w tym, do tego przygotowaniem Was. Więc zapraszam Was do zadawania pytań na naszym Discordzie, oficjalnym galowym Discordzie. Dołączając do, do niego, link oczywiście macie w opisie. Zróbcie sobie weryfikację na kanale, wybierz rolę serwerową, ona odblokuje Wam dostęp do całego serwera, a cała reszta to już jest kwestia dowolności. No i tutaj na kanale. Eee, pytania, wywiady, pytania, możecie zadawać sobie je, jak żywnie on się podoba. Już ich trochę jest, więc serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tym, bo, mimo wszystko, im więcej tych pytań, tym lepszy będzie ten wywiad. Na sam początek warto uwzględnić to, co już zostało zapowiedziane na Discordzie. Mamy informacje na temat skinu dla zwierzaków. Tu mamy jeden z obrazków, w sumie jedyny obrazek, który dostaliśmy na ten moment. Jak widzicie, tutaj mamy skiny dla Phoenixa oraz dla Ploxa, dwie zupełnie nowe wersje, więc całkiem miło to się prezentuje. Zakładam, że to będzie w bardzo podobnej formie, jak mamy teraz tutaj zakładki. Jak mamy skiny sprzętu, może dojdzie nowa zakładka, skiny dla zwierzaków i będziemy mieć na to podgląd. Tak mi się wydaje, że raczej tutaj nie będzie jakichś rzeczy odkrywczych, mimo wszystko, całkiem fajna rzecz. Informacja o tym wpadła już 16 listopada, czyli no około tydzień temu, e, więc uważam, że już w tym tygodniu możemy dostać więcej informacji na temat nadchodzącej aktualizacji. Mimo wszystko warto też uwzględnić jedną rzecz, że jeden z inżynierów na Discordzie powiedział, że e, i tutaj już przeskakujemy trochę na inny temat. Że na temat rebalansu przedmiotów dostaniemy z większym wyprzedzeniem informacje. Więc, jeśli mielibyśmy już mieć aktualizację pierwszą kwartałową, która zawiera rzeczy wymienione w naszej roadmapie, to myślę, że już dawno, gdyby to miało w tej pierwszej kwartałowej aktualizacji wejść, jeśli chodzi o rebalans, to już dawno byśmy e, te informacje otrzymali, bo tak, z mojego przeczucia wynika, że e, dostaniemy aktualizację albo w tym tygodniu, albo w przyszłym, a rebalans, Przedmiotów, jednak myślę, że powinien się przeżyć przynaj... przez, os... przy... przez przynajmniej dwa tygodnie, co jest dosyć istotne. Na temat nowego questu pobocznego, wiemy tylko tyle, że prawdopodobnie to jest ten quest, coś tam z różą, który gdzieś w okolicach karczmy można było ruszyć. Na ten moment nic więcej na ten temat nie wiem. E, jak wiemy lub nie wiemy, w trakcie jednej z aktualizacji ostatnich został wprowadzony przez przypadek. No i teraz mamy tutaj jedną z rzeczy, którą już warto trochę bardziej dokładnie omówić. Jest to zmiana w systemie PVP, część pierwsza. I to jest jedna z rzeczy, które ciężko powiedzieć, co tam się będzie znajdowało. Jak ja często na streamach to powtarzam, czy nawet na swojej gildii, to może być coś na podstawie w ogóle zasad, jakie umki działają w PVP, siła leczenia, na przykład damage, odbieranie PA, zasady walk, dołączania, opuszczania walki, ucieczki, to wszystkie rzeczy, czy nawet sam rebalans umiejętności. Pod ten system PVP na zasadzie, że umki w ogóle będą zupełnie inaczej tam działać. E, możemy też przejść przez etap jakby całego systemu PVP, jeśli chodzi o statusy PVP, nabijanie jakby ochronek, nabijanie jakichś tam innych osiągnięć, z tym związanych. To nawet kolory pól, bo co jak co, ale to też wiąże się z PVP, bo na Open Wordzie jest to dosyć mocno odznaczone. Z poprzedniego wywiadu z Drygiem wiemy, że Drygu jakby chce odejść z otwartoświatowych światowych potyczek o różne lokacje, o w ogóle jakby odstąpienie z tego, od tego. Na rzecz jakby od zamkniętych stref do walk PvP, jak wojny gildiny na osobnych mapach, turnieje i tego typu rzeczy, żeby te aktywności zupełnie od siebie rozdzielić, eee, bo tutaj było to podane. Główny argument był taki, że dużo osób jakby odbija się od Broken Ranksa, czy wcześniej od Ternu, ze względu na to, że na przykład ludzie byli farmyni razem z ich petami na zamku i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj opcji jest naprawdę dużo, może jakieś specjalne ochronki do wykupienia będą nie mam zielonego pojęcia, co jest tu, co może tu się pojawić. Mimo wszystko to są takie moje pierwsze spostrzeżenia jako osoby, która gdzieś tam dużo w tym siedzi, że coś w tej materii może być ruszane. Na ten moment niestety nie ma na ten temat informacji, mimo wszystko uważam, że to jest może być jedna z tych rzeczy, które wejdą w pierwszej aktualizacji kwartalnej. I dlaczego mówię pierwszej? Bo moim zdaniem i zdaniem osób, z którymi najwięcej na ten temat rozmawiam, a które też mają często coś mądrego do powiedzenia w tym temacie, pozdrawiam Mój Ferrera, w tym kwartale będą dwie duże aktualizacje. I w jednej z, z nich będzie właśnie to, co już wiemy, czyli skiny dla zwierzaków. I prawdopodobnie może instancja OK Regis, ale nadzieja umiera ostatnia. Choć tutaj z tą instancją ja się wspieram, bo zawsze t, jeden z inżynierów powtarzał, że jeden, z, jeden, chyba nawet dwóch to mówiło, że instancje idą na sam koniec ze względu na to, że. Nie, że to jest bardzo duża część, jakby aktualizacji, ta najtrudniejsza, najwięcej najbardziej persochna, więc takie rzeczy zawsze wchodzą na koniec. Mimo wszystko, zmiany w systemie PVP to jest rzecz, która myślę, może sporo namieszać. I tutaj wielu graczy, szczególnie tych, którzy których w ogóle nie interesuje PVP, jakby może tutaj pokładać swoje nadzieje w tym, czy rzeczywiście coś się zmieni na ich korzyść. Czy jednak to będzie coś zupełnie innego. No, i właśnie to jest ta myśl, która wielu graczom przyświeca, że kurczę, może gdzieś coś fajnego tutaj się przydarzy. Teraz jedna z też super istotnych aktualizacji: instancja Aquaregis. To jest lokacja, która w wersji 2D była dostępna do odwiedzania raz w tygodniu. Wiązało się to z tym, że tak naprawdę szansa na zdropienie Rarata w momencie wyprawy była naprawdę stosunkowo duża przy każdym wyjściu. Natomiast nie można było tej instancji grindować. Ona była bardzo przyjemna do podbijania psycho, bo dawało bardzo dużo e, psychodoświadczenia ta instancja. Ekspowo nie stała zbyt dobrze, natomiast ogólnie dropiła dosyć często. I całą istotą tej instancji jest to, że posiada w sobie mega dużo przydatnych instancji, e, znaczy przedmiotów, które nawet na endgame'owej, najtrudniejszej instancji w grze na ten moment Machet Tarul, e, się te przedmioty przydawały. No i tutaj mówimy oczywiście o Tsunami i Aquariusach oraz typowo przedmiotach, które zakładają zazwyczaj DPS-ie, ale też i debufferzy mogą być zainteresowani Aqueniry oraz Nurd. I tutaj zobaczcie sobie jak wyglądają statystyki tych przedmiotów. W przypadku tsunami oraz e, które jest przed, e, pelerynką magiczną, mamy tutaj dwie rzeczy są to, e, które warto uwzględnić. Po pierwsze, bardzo fajne psychomody, po drugie są dwie wersje tego, tej samej pelerynki i różnią się tylko psychomodem. I tutaj zwróćcie uwagę, jedna pelerynka ma modyfikator trafień dystansowych, czyli głównie podmaga ognia. A druga pelerynka ma modyfikator trafień mentalnych, czyli pod Druida i WDK. Dodatkowo obie pelerynki mają odporność na trafienie krytyczne 0%. I co level wbija się wyżej ta odporność. Jeśli chodzi o same działanie odporności na trafienie krytyczne, to działa to na takiej zasadzie, że jeśli przeciwnik ma 7% nakryta, szanse na trafienie krytyczne razem z podstawowym modem, a ty masz pelerynkę z odpornością na trafienie krytyczne 7%, to jakby mu zerujesz tą szansę na trafienie krytyczne. Dzięki temu można. W w zniwelować bardzo mocno RNG, w szczególności w grze PvE, gdzie mobki zazwyczaj, no powiedzmy do Bejrn w zasadzie nie mają wtedy prawa wsadzić tego kryta, o ile oczywiście wyekspliś te tsunami na ósemkę. Mimo wszystko nawet jeśli będzie jeszcze jakiś mobek posiadał tą szansę na kryta większą niż te twoje tsunami ma odporność, to będzie to i tak bardzo często niwelowane, bo powiedzmy, że mobek ma 10% nakryta, kryta, ty masz 7% niwelowania, znaczy 7 odporności, no to te 3% nakryta nadal posiada. To jest stosunkowo niewiele. Więc tutaj na tym się bardzo, bardzo mocno korzysta. No i w przypadku fizycznych wersji tego przedmiotu są to spodnie. I tak samo tutaj jest modyfikator trafień wręcz dla barby Shida oraz dystansowy dla łucznika. Dużo graczy by the way zwraca uwagę, że tutaj cierpiętniki powinny mieć dosyć podobną wersję z modem trafień dystansowych, jak i modem trafień fizycznych. I myślę, że też w przypadku rebalansu przedmiotów może coś się tam podziać, ale cholera wie w jakim zakresie będzie aż to ruszane. Mimo wszystko, jeśli już do za to się zabrali, uważam, że może być naprawdę duże zamieszanie i nie bez powodu rebalans przedmiotów omówimy dopiero na samym końcu. Mamy też dwie, dwa inne odpowiadające sobie przedmioty: aqueniry, czyli buty dla postaci magicznych oraz nurt, czyli pasek dla postaci fizycznych. Mają one no, standardowo dosyć podobne statystyki. No i cała magia opiera się na tym, że oba te przedmioty mają szansę na podwójny atak. Tutaj jest błąd w psychomodzie, ale właśnie to zgłosiłem, bo dopiero zauważyłem. Mimo wszystko 6% tutaj się to zgadza. I całym argumentem jest to, że ten przedmiot podnosi zużycie kondycji i many, w przypadku zależy od profesji, i co każdy level zużycie się zmniejsza, czyli po wbiciu na przykład 6 leveli na psycho, no to 10% mniejsze zużycie kondycji będzie, czyli zamiast zwiększać o 26, będzie zwiększać o 16% zużycie kondy. Więc ten przedmiot jest dosyć mocny do przekminienia, i trzeba wziąć to pod uwagę i dosyć szybko go wyeksmić, żeby właśnie to zwiększenie zużycia nie było aż tak dotkliwe. Mimo wszystko jest to całkiem miła alternatywa, ale na dłuższą metę ludzie bardzo mocno się skłaniają w kierunku już draugulowych i tupaska oraz butów AK, nienawiść Dragula, dragula i Envile, z tego względu, że tam zużycia nie są podnoszone, więc te przedmioty są moim zdaniem dosyć mocno opcjonalne, myślę, że turniówki najbardziej mogą się tym zainteresować, choć też niekoniecznie, a jednak tutaj te spodnie i pelerynki są wręcz uważałbym must have dla tych osób, które chcą dosyć fajnie latać sobie dalej, Dalsze instancje to już nieco trudniejsze. Głównie nawet ze względu na tą odporność nakryta, która potrafi naprawdę ułatwić życie. Co do samej instancji, jeszcze w trakcie jej dropią skiny, e, natomiast tutaj ciężko jakby. Na ten temat dużo pokazać, bo niestety nie mam podglądu na te przedmioty, a i też może być to nieco inaczej rozwiązane co do samej instancji. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę, że Aquaregis będzie miała również questa, prawdziwe kłamstwa. W wersji 2D wyglądało to w ten sposób, że gracze po wykonaniu tego questa mieli możliwość odebrania sobie przepisu na Aquare Tona lub Sola, w zależności od tego, jakie podejmowali decyzje w trakcie Questa eee, i Tutaj trzeba było przypodobać się odpowiedniemu npc jednemu z trzech, e i w ten sposób uzyskać od niego właśnie ten przepis. Więc to było dosyć istotne. Natomiast ten quest może zostać zmieniony w wersji 3D AK Broken Ranks, Więc tutaj, mimo wszystko, nie mamy tej pewności, jak to będzie wyglądało. W praktyce. To do aktu trzeciego głównej fabuły. Tutaj niestety wiele się nie wypowiem. Mam takie podejrzenia, że to będzie tak jakby e, rzecz jak z Questem Arts Moriendi, związany z duchem zamku, gdzie dostaniemy jakby zalążek, trochę pobiegamy, trochę połykniemy, już liźniemy o może tak tej fabuły. E, coś tam popchniemy, będziemy mieć zapowiedź wejścia do tchali i tak dalej, tak dalej. Natomiast samo wejście dopiero będzie w pierwszym kwartale, gdzie dostaniemy nową instancję. Nowe dwie instancje, teoretycznie, nowy region z aktywnościami, prawdopodobnie. E, i i tutaj no, prosta rzecz, wracamy do regionu, który mieliśmy w prologu. To jest dosyć ważne do uwzględnienia. Moją teorią co do tych instancji, ale to już tak pobieżnie sobie puszczę, możecie napisać w komentarzach, co o tym myślicie, jest to, że to będą instancje dosyć podobne jak komandor i admirał. A dlaczego tak uważam? Głównie z tego względu, że w jednym kwartale chcą zrobić nowy region z dwoma instancjami wprowadzić tam dużo rzeczy z tym związanych nowe aktywności, dwie instancje. I, I tutaj może to być bardzo podobne, w szczególności, że prawdopodobnie też moim zdaniem wykorzystają ten region właśnie prologu w większości, żeby nie dodawać sobie dodatkowej roboty z projektowaniem, malowaniem całej, całego regionu od nowa. I w ten sposób, jakby uproszczą sobie pracę. Mimo wszystko, my jestem też takie myśli, że jak pojawią się dwie zupełnie nowe instancje, to będzie fajnie. Mimo wszystko, nie zagłębiajmy się w to bardziej, bo to akurat jest już na pierwszy kwartał dopiero przyszłego roku. I tutaj myślę, że trochę może się udać od Dryga wyciągnąć informacji. No i tutaj wchodzimy już na ten temat i grząski grunt. Bo co do instancji bossowych, system wyboru trudności, Drygu wstępnie opisał to w ten sposób, że będzie wersja prosta. Czyli wchodzimy sobie e, na przykład z petami i jest nam po prostu łatwiej i szybciej e, możemy wchodzić na tą instancję, próbować się grindować. Załóżmy, że mamy 40 level, teoretycznie gdzieś tam Ichtiona, Ropuche, Władcę Marynetek możemy maksymalnie spróbować celować, chociaż Władcę Marynetek to raczej we dwóch. E, no i to jest nasz max. No i wyobraźmy sobie, że na przykład udostępniają uproszczoną wersję na przykład geomorfa, właśnie władcy marionetek, czy nawet Gartmoga. I na czterystym levelu wszystkie te instancje razem z jednym, dwoma petami stają przed nami otworem. Dzięki temu mamy dużo fajnych możliwości do grindowania sobie zupełnie solo. Gracze, którzy lubią grać właśnie w ten sposób, gdzieś tam nie będąc zależni od innych graczy, czyli po prostu lubiący, lubujący się w grze bez innych, będą w ten sposób Miał, mieli swoje opcje na ekspienię, rozwijanie się w dalszej mierze bez konieczności tułania się po open, open worldowych mobach, czyli na przykład te niedźwiadki, orki, które są już klepane w nieskończoność. Dzięki też temu teoretycznie mieliby potencjał na zdropienie czegoś przydatnego. No i właśnie tutaj postawić trzeba jedno bardzo znaczące pytanie. Co z takich instancji by dropiło? I z wersji prostszej? Zaraz przejdziemy to też w wersji trudne, trudniejszej. Mimo wszystko tutaj e, jest dobre pytanie. Co tak naprawdę jakby motywowało ludzi by do farmienia tego? No bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli prostsza wersja instancji też by dropiła rary, no to właśnie jakby musieliby, to jest szanse na tego dropa czy ewentualnie jakieś zupełnie nowe rzeczy craftingowe by tam dodali, opcja jest multum, mimo wszystko ja tutaj właśnie się spoglądam w te dwie, jakieś nowe craftingi do tego związane w mniejszej, lepszej wersji Eee, czy ewentualnie właśnie mniejsza szansa na dropy tak itd. Mimo wszystko dzięki temu będzie można tam po prostu grindować nawet po EXPA, żeby było więcej możliwości. Drugą opcją instancji, system wyboru trudności będzie wersja standardowa. Będzie. Teoretycznie będzie. Bo tutaj od momentu wywiadu, a do rzeczywistych planów tego typu, jednak musimy sobie oświadczeń drygać, co jakby to widział, między tymi rzeczami jest dużo z czasu. Projektowo mogli zmienić trochę zdanie, jak to będzie wyglądało. Mimo wszystko, myślę, że śmiało można nie aż być pewnym, ale założyć, że standardowa opcja to będzie niemalże jeden do jednego to, co mamy obecnie. No i tutaj przejdźmy do wersji trudniejszej. Tutaj również skłaniam się ku temu, że albo będą jakieś rzeczy craftingowe, albo zupełnie nowe dropy e, rzeczy, których jeszcze nie wiemy. E, Jakie mogłyby zaistnieć. No i tutaj też padło na Discordzie br pytanie, czy będą jakieś potrzebne dodatkowe przedmioty na wejście na trudniejszą wersję tej instancji. i Tutaj e też padła sugestia co do tego, że no może jakieś przedmioty z, z łatwiejszej wersji, albo normalnej, albo prostszej, żeby dropiły, które otwierają dostęp do tej trudnej wersji tej instan danej instancji. No i tutaj. E Jeden z inżynierów napisał, że było to brane pod uwagę, natomiast nic nie może jeszcze powiedzieć oficjalnie, nic pewnego, i tak dalej, i co też mnie upewnia, że instancje poziomie jej trudności mogą być nieco później, chyba że już zdążyli to zrobić, bo to było chyba dwa tygodnie temu. Eee, I tutaj cała magia opiera się na tym, że znów mogą dropić jakieś nowe przedmioty craftingowe, może rebalans przedmiotów. Tutaj znowu zahaczymy troszeczkę, który teoretycznie ma wprowadzić nowe mechaniki, będzie wiązał się z tym, na przedmioty nowych mechaniki będzie wiązał się z tym, że e, jakby będziemy w stanie dokładać do naszych przedmiotów rar, psychorar rar, sety, może epiki, jakieś kamienie czy cokolwiek innego w procesie jakby całego craftingu, które będą właśnie dropiły z tych trudniejszych wersji instancji. Wydaje mi się to całkiem prawdopodobne, mimo wszystko to jest ponownie moja teoria. No i nasz upragniony rebalans przedmiotów, który jest najważniejszą rzeczą w tym odcinku. Tutaj warto zacytować fragment nawet już uwzględniony na roadmapie, jak ją aktualizowali. Często dyskutowaliście na temat rodzaju sprzętów i ich przydatności na różnych poziomach rozwoju postaci. Weźmiemy ten temat na tapetę i podejmiemy się ich rebalansu wraz z zaimplementowaniem nowych mechanik. W nowe przedmioty epickie zostaną przesunięte z 4 kwartału 2022 na 1-23, aby już były kompatybilne z resztą zreformowanego sprzętu. Przede wszystkim chcemy zadbać o to, żeby każdy typ ekipunku, rary, psychorary, sety, synergetyki, epiki były atrakcyjne i przydatne na danych przedziałach levelowych. No i tutaj najbardziej się czepiam tych nowych mechanik do przedmiotów, bo to naprawdę brzmi obiecująco i ja tutaj się naprawdę swego czasu dużo żartowałem jak kamienie duszy w Metinie, ale naprawdę rzeczy tego typu mogłyby wydać się naprawdę obiecująco. Rebalans w ogóle samych przedmiotów może wiązać się z tym, i tutaj bardzo ważna informacja, że synergetyki zejdą na drugi plan i nie będą już tak istotne. Jedną z moich teorii jeszcze z swego czasu było to, że synergetyki będzie można jakby jeden mod podkraść i wrzucić je do psychorarów, ale wydaje mi się to już zbyt op... Mimo wszystko, synergetyki w tym momencie są takim jakby gatunkiem zagrożonym. Nie wiemy, co się z nim wydarzy za dzień, dwa, trzy. Z tego względu też inwestycja w ten sprzęt może wydać się troszeczkę ryzykowna. I to mówiąc troszeczkę, mówię co najmniej łagodząc to trzykrotnie moim zdaniem. Z tego względu, że Inwestowanie w synergetyki, które kosztują po kilka tysięcy platyny w tym danym momencie, w danym miejscu cza w czasie, czyli na dzień 22 listopada, może być złą decyzją, i tutaj zaznaczam może. Natomiast do progresowania postaci na 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 level, inwestycja w random mody synergetyki w tym momencie jest jak najbardziej decyzją słuszną, bo nawet jeśli miałbyś skorzystać ich tylko z nich przez miesiąc, a potem okaże się, że może nie będą wtedy wywalenia, ale rary będą lepsze to przynajmniej będziesz miał ekwipunek który jak najbardziej pozwoli ci progresować, a przez ten miesiąc wykorzystasz go i wyeksploatujesz już naprawdę w dobrym stopniu więc w tym zakresie możesz śmiało w to inwestować, ale inwestycje związane z kupowaniem na przykład Farida, Kryta Podwójnego, Moda Obrażeń czy modyfikatora trafi na daną strefę którą wykorzystujesz za niebotyczne pieniądze odroczyłbym do czasu Ujawnienia informacji na temat rebalansu przedmiotów, w którym dowiemy się, jak to w praktyce będzie wyglądało. Bo na dłuższą metę, jednak, szkoda marnować dużą ilość pieniędzy, i nawet ja już od dłuższego czasu nie inwestuję jakoś dużo w przedmioty skrytem itd. Tak tak w zasadzie od 2-3 miesięcy moja postać nie zrobiła żadnego progresu, jeśli chodzi o przedmioty synergetyczne, oprócz ostatniego pierścionka 120. Bo po prostu potrzebuję to ze względu na wyjścia na Tarule, które planuję przywrócić w gili za, no, na ten weekend. Mimo wszystko, to mi dużo pomoże i te inwestycje też jakby zrobiłem na zasadzie no, przez może miesiąc, uda mi się to poeksploatować, więc wydaje mi się jeszcze opłacalne. W szczególności, że dużo nie musiałem na to wydawać więc koniec końców e, musicie tutaj jakby badać teren jeśli coś przy, e, przyda wam się na przykład na dwa tygodnie, trzy tygodnie do progresji a potem z tego zrezygnujecie na przykład na rzecz jakiegoś rada przysz, przyszłościowo to też będzie to dobrą decyzją, bo jakby nie zdążycie jakby zahaczyć tą stratą albo zahaczycie minimalnie że ten przedmiot będzie dla was słabszy troszeczkę się cofniecie z progresem ale na dłuższą metę wy będziecie eksploatować ten przedmiot wystarczająco mocno żeby ta kwota wydana na niego powiedzmy milion, dwa, trzy miliony się po prostu w praktyce zwróciła, czyli szybszy EXP, większa czelność, większa przeżywka, wszystko to składa się na to, że po prostu będziecie w stanie wykorzystać to, na co wydaliście swoje no, mniej lub bardziej ciężko zarobione pieniądze. Co może przynieść rebalans przedmiotów sam w sobie? Wydaje mi się, że jedną rzeczą, którą naprawdę warto będzie twórcom wziąć pod uwagę i pewnie to wzięli, to same przeliczanie statystyk. I tutaj. Jest taka moja mała teoria, znowu. Valdaro, którego dostaliśmy w poprzednim kwartale pod koniec, okazuje się naprawdę trudnym bossem jak na swój przedział lewelowy. Gdzieś tam drygu napominał, że instancje i w ogóle cała gra e, może zostać, jeśli chodzi o moby, zrebalansowana, utrudniona. I może to być na takiej zasadzie, że rary z energetyki, epiki z energetyki mogą być właśnie nieruszone, ale e, rary. Psychorary, stety, epiki mogą być dosyć mocno, dos wręcz zbyt mocno ulepszone, ale umyślnie będzie to związane z tym, że w krótszym lub nieco dłuższym czasie cały świat gry zostanie jakby sprowadzony do jednej rzeczy: będzie trudniejszy. Więc tutaj możemy sobie wyobrazić taką sytuację, w której na przykład dostajemy bardzo mocne, zrebalansowane psychorary, rary. rary które, które dosłownie z palca, wiadomo gdzie, wypierają synergetyki, które mają być taką, powiedzmy zabawką dla osób, które nie dają sobie rady z wyfarmieniem rarów, albo po prostu grindują, ale jeszcze nie udało im się tego zdropić. I świat, w którym wszystko co robimy jest nieco trudniejsze, bo z tej moby na nich mają nieco więcej HP, nieco więcej bio, mają może troszeczkę wyżej rozwinięte umiejętności, przez co jakby cały ten dodatkowy progres, dodatkowa siła na postaciach ze względu na ulepszone, wzmocnione rary, rary epiki, psychorary, sety, nie będzie aż tak odczuwalne dla samego, całego balansu gry. Dzięki temu jakby WIG będzie syty i ofta cała i twórcy w ten sposób jakby rozwiążą cały problem obecnych energetyków. Mimo wszystko to, jak mówiłem, jest moja teoria i możemy tutaj naprawdę dużo na ten temat dywagować. Mimo wszystko uważam, że może coś na podobę tego powstać. W szczególności, że Drygu coś gdzieś tam na wywiadzie pierwszym wspominał właśnie na ten temat. Że może grę trochę utrudnią, trochę tu wzmocnią, trochę tam utrudnią i jakby ludzie nie będą za bardzo na ten temat krzyczeć, no bo tak naprawdę nic nie jest im odbierane. Biorąc pod uwagę sam fakt, że e, tam był poruszany właśnie temat tego, że gracze bardzo nie lubią, jak się im coś odbiera, Naturalne, ja też nie lubię, ale więc tutaj jakby uniknięcie tego problemu. Eee, poprzez utrudnienie samej gry i danie jeszcze wzmocnionych przedmiotów rarowych, może okazać się naprawdę strzałem w dziesiątkę. Jest to moja teoria i tutaj ponownie to zaznaczam, mimo wszystko wydaje się nawet całkiem sensowna. Pamiętajcie, wariaty, możecie też napisać co wy na ten temat myślicie w komentarzach. Także podsumowując i tutaj jeszcze raz powtórzę to ostrzeżenie, warto zagłębić się w to jak na dłuższą metę opłaci wam się inwestycja właśnie głównie w synergetyki i spokojnie sobie progresować przez ten jeszcze około miesiąc i bez problemu wejść w nowy świat z rebalansowanych przedmiotów w grze, żeby nie było potem plucia w brodę, że no niestety, ale mogłem zostawić te pieniądze, a tak no niestety wtopiłem. A co do samego rebalansu przedmiotów? Tu możemy się spodziewać, tak jak mówiłem, wszystkiego. Statystyki zmienione, zmienione psychowłaściwości, wzmocnione, osłabione... Rozbudowa o nowe właściwości, które cholera wiem, czym mogą być. Tak naprawdę te kamienie to jest tylko jakiś e, zamysł mój, ale no, co one mogłyby sobą reprezentować, co one mogłyby dodawać do tych przedmiotów, co będzie nas skłaniało do e, rozwoju tego i zakładania właśnie rarów, psychorarów, a nie synergetyków. Koniec końców, naprawdę mam, mam i wiele osób, które znam, ogromne nadzieje że ten rebalans wprowadzi taki nowy powieść świeżości i jeszcze większe zaangażowanie w grindowanie instancji I nie po synergetyki, nie po konflipowanie tych singów, które w pewnym momencie wręcz zniechęcają do progresji postaci, a właśnie wygrindowanie sobie czegoś, czegoś gwarantowanego na dłuższą metę, bo jeśli zdropisz, to już to masz, koniec, kropka. I to jest rzecz, która mnie przynajmniej przez bardzo, bardzo długi właśnie czas trzyma przy Broken Ranksie i wcześniej w Tarnie. I choć Broken Ranks, jak i Tarn potrafi przez bardzo długi czas nie oddawać, to jeśli już coś daje, to naprawdę się człowiek cieszył. A synergetyki jakby. Z Rozmyły to uczucie, co mnie bardzo smuciło i smuci do tej pory. I na sam koniec, co do eventu zimowego. Tu, tutaj na ten temat powstanie osobny odcinek, kiedy już będzie troszeczkę więcej informacji na, tego, na temat tego eventu, kiedy on się odbędzie i tak dalej. Postaram się zebrać jak najwięcej informacji, jak to wyglądało w poprzednich latach dla wersji 2D. I tutaj będziecie mogli się dowiedzieć jak największej ilości rzeczy, oczywiście, i też poprawiać mnie w komentarzach albo dodawać swoje rzeczy. Jeśli coś mi umknie. Dziękuję serdecznie za obejrzenie odcinka, zapraszam do zadawania pytań na Discordzie do Dryga, a ja się odmeldowuję i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej, hej.